Każdy z poniższych prostokątów reprezentuje jedną całość. To jest jedna całość, to jest też jedna całość, razem dwie całości, które z poniższych wyrażeń opisuje zamalowane części na tym obrazku. I widać, że zamalowane jest wszystko. Jeszcze podpowiedź, że mamy wybrać dwie odpowiedzi: zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. Zanim przyjrzymy się możliwym odpowiedziom, spójrzmy na rysunek. Możemy takie dwie całości przedstawić na różne sposoby. Już powiedzieliśmy, że jeżeli każdy z tych prostokątów reprezentuje jedną całość i mamy dwa prostokąty, to to są razem dwie całości albo dwie całe, też tak można powiedzieć. Inny sposób opisania tych dwóch prostokątów może być taki. Każdy z tych prostokątów, każda całość, podzielony jest na dwie równe części czyli są to połowy. To jest połowa, to też jest połowa, to jest połowa i to połowa. I wszystkie zamalowane części to jeden, dwie, trzy, cztery połowy, czyli możemy zamalowaną część przedstawić jako cztery połowy. Jeszcze inny sposób, to zamiast pisać połowa słowem, możemy zapisać połowę o tak w postaci ułamka zwykłego. Jedna druga. Kolejna jedna druga, jeszcze jedna jedna druga. Ile mamy razem połówek? Jeden, dwa, trzy, cztery. W jaki sposób możemy zapisać cztery połówki? Możemy zapisać jako cztery drugie. W takim razie, które z poniższych wyrażeń opisuje zamalowane części na tym obrazku? Na pewno nie jedna całość. Mamy przecież dwie całości. Możemy jedną całość wykreślić. 4 drugie. Zdecydowanie, właśnie o tym mówiliśmy. Ta odpowiedź jest OK. 4 połowy albo 4 drugie. Jak najbardziej, też już o tym mówiliśmy. Zostają 2 czwarte. 2 czwarte to nie są dwie całości. 2 czwarte to by było, gdybyśmy całość podzielili na 4 części, na przykład tak, i zamalowali dwie z tych czterech części. To jest zła odpowiedź. Te dwie są OK. I gotowe.